najpierw niech pan jedzie na Kurczową, bo tam ludzie właśnie będą szli chyba w kierunku kościoła. Tam są tacy typowo kurczowiaki, dokładnie tak, że mówią. Takim dialektem. A tam są tacy ludzie, że lubią rozmawiać. Bawoły na przykład. Za lasek pan zajedzie i pierwszy dom po lewej stronie. Ja podjechałem na panu. Ja widzę, no bo tak zawsze zwraca uwagę, widzę, że jest napis. Ja zaraz przyjdę. Tamtej niedzieli. Wybuch był, jak tu był za granicą, koło Jaworowa, do poligonu, to jest 20 kilometrów. Gdy Rosjanie ostrzelali... No słychać, bo widzi pan, dom nie jest duży, nie jest taki fest. No to tak o. O tak o się trzęsło. Szyba rano staje, budzę się 4:30. Myślałem, że wie pan, mama starsza coś tam chce, gdzieś drzwiami trzaska, bo coś do niej się dzieje. Myślę, co to może być? Brat stanął, budzi się też. Mówi, coś tam jakby na zewnątrz. No to ja tak go teraz do pana otworzyłem okno, uchyliłem się i słucham, że to słychać z ich strony. I tutaj widzi pan, jak jest las, taka łuna się czerwona zrobiła i zaczęło dalej trzeszy, nie przestawało, tak jakieś 45 minut. Tak huczało i się wszystko trzęsło. Tam koleżanka z Ukrainy to powiedziała, że szyby, wszystko jej się trzęsło, dom aż się potalepał, bo to blisko było nie, 10 kilometrów. Brat też miał znajomych tam już w samym Jaworowie, to powiedział, że okno wywaliło wszystko. Taki był oddźwięk, taki była fala uderzeniowa. No to wiem, że jest tam ta wojna, no to wiem, że to tam bomby lecą, ale nie wiedziałem, że oni tutaj tak blisko mogą już kierować te rakiety. Cały czas było to Lwów gdzieś dalej, a nie, że pod samą granicą. W tym czasie już raz uderzyli na Lwów, uderzyli na Łódzk i tam Iwano-Frankiwsk, to się nazywa po polsku Stanisław. Dzień dobry. Mój starszy brat. Z ukraińskiej strony to cały czas jakieś wybuchy, alarmy przeciwlotnicze, bo to wie pan 20, ile jest? Do Jaworowa, do poligonu ostatnio był, to jest 20 kilometry. A od was do granicy? To jest 2 kilometry do samego przejścia granicznego Kurczowa-Krakowiec. Przejście graniczne Kurczowa-Krakowiec. Jak to wie pan, rakiety były ponoć wystrzelone z nadmorza Czarnego, to jest kurczę około 1000 kilometrów sięgły tutaj. Tam jest międzynarodowa baza tak, pokojowa i tak, bezpieczeństwa. Jaworowi, tak. Jest ta baza. Żołnierze ukraińscy na pewno się tam szkolą. No tak, w Iraku uczyli tam Irakijczyków, nasi czy Amerykanie, tak i tych tutaj uczą. Tak, bo widzieli przecież, co się dzieje. Po prostu było, no oni chcą wszystko niszczyć, co im nie pasuje. I oni mówią, że jak będą gdzieś widzieć, że broń będzie jechać na Ukrainę, tak samo będą strzelać. Jest ten filmik. O, widzi pan błyski. O, teraz widzi pan, to jak rakieta była. No, to tak. To ta łuna, bo u nas widać tą łunę wtedy rano. Tu jest strach mieszkać teraz w Kurczowej. Jak będzie wojna, to musiałby uciekać, bo do wojska iść. Ludzie się boją tego można powiedzieć. A na razie jest spokój, widzi pan, nic się tu nie dzieje, nie ma konfliktów na naszej stronie. Każdy czeka. Jakąkolwiek. Tak, no, jak to... chyba napadnie Rosja na nas, to wtedy wiemy się bronić. Ja wiem czym, coś Polska ma, coś tam. Mówi, że ma. Jak się pan czuł, powiedz mi pan, 15 kilometrów od nas uderzył. Powiedz pan, jak by się pan czuł? No chyba jakiś strach. Ja też, ja się boję. A druga sprawa, jakby nam trzeba było uciekać, gdzie by my uciekali? Chyba do lasu. No. A co, w lesie ci nie znajdą? Ale w lesie już tak niekoniecznie, bo dom to pach w jednej sekundzie i nie ma cię. Ale coś się może stać? Jak pani uważa? No niech by on puścił tak jak na Hiroshimy, Nagasaki, jak puścili tam tego atoma. My nie jesteśmy taki całkiem ciemno kapujący, trochę coś rozumiemy jeszcze. Znaczy bardzo dużo doświadczenia jest, no, przeżyło się wiele, prawda? Co dobre, życie. Co złe. Czy pan wie, że 70 od maja już idziemy? O, już idzie, już ja jestem, to ja coś też nie przeżyła. A ja i 72? Niczego się nie mamy potrzeby bać. Chyba rakiet stamtąd, bomb. Jak jesteśmy w kościele nawet, no i o ułamek sekundy może bum i nas nie ma. I nie ma kościołu, zawalone. Nie ma nic. Wszyscy w Kurczowie. No panie, to ile mamy do granicy? A ja to ile, pół kilometra mam do granicy. Nie ma nic. Ale odwaga była niesamowita. Jakim prawem Jaworów? Jakim prawem Lwów? Tak, ja 19 mówię, kilometrów 15 od granicy. 15 kilometrów, ona przelaj. To będzie chyba 15, nie? Tak, będzie 15. U nas. Bo mówią, że 19 mój od granicy. Mój tato przecież nas pętam zgonił. To się nie lękał niczego, blisko zachodniej, zachodnia Ukraina, granica z Polską, no to jest... To jest masakra, panie. My się śpię do okna, bo
grad pada, gdzieś nie pokazywało nad... A drzwiami, tak, wie pan? Moja córka wracała właśnie z Radyna, tak? No. I mówi, mamo, gdzie się pali, mamo, tak, gdzieś tak. Się pali w Kurczowie? A to nie, ja paliło, taki tak, ten tak, dom. Tak, tak. No. Czarny taki dom. Czarny, Polsce... ciemny, cały ten wschód był taki ciemny, prawda? No, no. A w Polsce będą Polskę karać, bo dlatego, że to CO2, to trzeba po iluś tam tych euro płacić do 100, a tam czego nie idą do Putina, ili on wypuścił CO02. Tam chmury, że cały świat jest w stanie zaciemnić. Powiem panu jedno. Tam nikt się... Ja tylko Boże proszę, żeby nie cierpieć. Słyszy pan, żeby nie urwało ręki czy coś, bo ja czytałam taki list, że żywi z marnym będą zazdroszczać. Tak, tak, to słyszy pan? Głośno. Tak, zazdrościć. A nas będą wrono działać. Ja nic nie słyszała, ja telewizor od pół do trzeciej oglądała. Wiadomości. Budzę się, papierosa palę i telewizor oglądam. A w nocy to aż ci tak o ziemia ruszała, tak bębnilo. Na przełaj to 15 kilometrów ten Jaworów. Tak. I oni tam uderzyli. A ja mam wnuczka w wojsku w Rzeszowie, pod Halanczykach. I on tam był 3 miesiące na tym poligonie. Tak? Nasze chłopaki polskie tam jeździli na poligon. I druga tura pojechała, to 10 stycznia wrócili. A jak byli zostali, też byli zginęli. Tam ćwiczyli różne tak, tak, wojskowe. Tak, wojskowe, tak, tak. No bo to poligon jest. No poligon, tak. Wroba wojskowa. No, tak, no ja mówię na poligonie. No, ale już rozbombili ten poligon. No. Straszno? Nie duże. Nie duże. No, надіємось на все краще. А часто здесь аларм в Яворові? Ну, досить так. Вчора було 5 разів за день. 5 разів вчора? Так. І кожен день? Ну. Виходь. Мусите, я тільки так, так мусите себе. Іти до подзем'я. Як не хоче пан до подзем'я, то може іти десь на двір і почекати там. Десь або в самоході, або потім, як ще скінчиться та сирена, пан може знову прийти і нормально собі... Zjeść. A wy idziecie w podwał, tak? Tak. Do piwnicy? Tak. Tak szybko. Zachodźcie tu, siadajcie. Krzesła, tak? Krzesło, tak. Dobra, przysiadajcie. Odkąd wy przyjechali? Ja już nie mówiłem, gdzie oni zachodzą. Jest ludzie, że... Wybi? Nie, my nigdzie nic nie mówimy, dawaj. Rozpowiadacie. No, po czemu? Po tomu, że nie надо говорить, gdzie my nachodzimy. A wiesz, bij trwochy. Tak. Już koniec alarmu, można iść na górę? Tak, tak. Idziemy. Nie będzie pokonany Jezus Chrystus. A co was to interesuje państwa? To polskie radio. Ja rozumiem, a macie jakieś takie... Mamy. Od was. Ukrainy. Akredytacje. Proszę, jak można zobaczyć. A nienormalnie, jak ja czego, bo chodzicie, coś, szukacie, gdzie jest wojsko, gdzie to normalnie, że ja pytam coś, bo teraz trzeba być bardzo uważnym, bo niemożliwe tak, pewnie. Bo niemożliwe ale... tak po prostu, ktoś chodzi z mikrofonem, gdzie jest wojsko, przepraszam, jak to gdzie jest wojsko, gdzie jest mikrofon? Ale pani jest urzędnikiem, czy... Nie, ja tu mieszkam. Aha. Ja mieszkam w Jaworowie i koniec. Może w samoobronie? Nie, każdy zajmuje swoje miejsce. My tu też jesteśmy wolontariuszami, pomagamy to jak możemy. To jest nasze starostwo. Mogę panią tylko zapytać, jak się pani czuje jako mieszkanka Jaworowa? Pan już zaczyna wywiad? No chciałbym. Nie, na razie, no, tylko... na razie wszystkie dokumenty, później będziemy rozmawiać o wywiadzie. Mamy nadzieję tylko na Pana Boga i koniec. I na prezydenta, że coś z tego, i na wojsko. Najpierw Pan Bóg, modlitwa, później życie katolickie normalnie i później reszta. Strach? Boicie się? Nie, dlaczego? Nie boimy się nic. No, o to jest starostwo. Dzień dobry. Tu jest wejście do ratusza, do mera. Tak, tak, tutaj. Dobra. Zaczekaj, to zaraz przyjdzie. Olek, tam skacze przez okno, czy zachodzę? Olek już od... A my tu stróżujemy? Co jest to? Automat? No. Automat? No. Jaki? Kalasznikow. To się nie strzelali z nią? Jak pan się czuje? Nie, nie, nie trzeba. Nie? A te. I te worki z piaskiem pomogą? Dywersanty spuszczali się, my strzelamy po nich. Wychodzi, strzelają. Kalaszników. Teraz u nas jest alarm. Burmistrza może z wami porozmawiać, no kiedy alarm zakończy się. My mamy kilka rzeczy, które moglibyśmy przekazać. Mamy tu sztampaczki, mamy makarony, ryże. Konserwy, czekolady. Dla dzieci mamy dużo rzeczy. Dla dzieci to u nas taki punkt, gdzie ludzie, którzy jedzą do nas
z Маріуполя, з Чернігова, з Києва. Вони не мають де мешкати і вони можуть залишити там. І там залишити їм свою гуманітарну допомогу. To są takie paczki. Może mi pan pomóc, ten karton? Wieczór tutaj jest bardzo dużo ludzi. Tak, bo na wieczór przyjeżdżają tam z okolic, czy ze wschodu, tam z Kijowa, z Charkowa, Dniepropetrowska, z Donecka, te wszystkie, z Mariupola, dużo ludzi. Ja jestem dyrektorem, to jest sportowna szkoła, Wasyl Werbliański. Tutaj przyjeżdżają, chłopaki tu zostają tutaj w Ukrainie, a żony, dzieci odsyłają tam ili do Polski, ili do Niemiec, albo do innych drugich krajów, tak jakby Europy. А тут є такі день, два, три, щоб відпочити, поїзд, щось, ну, таким видатком. Іле лужок є з тих матрасів в залі гімнастичної школи в Яворові? 115 таких матрасів, обладуваних під спання. Як ще називаєш? Вадим. Скільки літ? 15. Ми вже тут, грубо говоря, неділю назад сюди приїхали. 7 днів вони вже тут є. Скільки? З Київської області, з Гостомеля. Родителями, з мамою, з отчимом. Хто де спі? То твоє ушко? То, хто би тут район спив. Трудька, вони спять на тих двох ложках. Хто? Там мама і син. Да, удобно. Ми йшли пішком 20 кілометрів. 20 кілометрів вони йшли на піхоти, а потім була колона самоходів, така евакуація. Вони не попали в то місце, де повинні були їх евакуювати, що вони попали в ту вьоску, де були ще російські солдати. Вони робили такі телевізії, привозили продукти, все знімали на грані. Хотіли показати, що вони допомагають українцям. Така пропаганда проти України. Ми повернули на Бородянську трасу. І стояла машина. Тій другій вьосці бачили, як два хлопаки були забиті через Росію. Потім вони бачили червоний якийсь там самохід був. І там була забита родина теж через росіян. Ну і в тим страху вони так швидко йшли. Ми пройшли далі. Пан, як мешканець Яворова, так. Як пан ще чув, коли заатакувано то військове центрум безпечення і покою? То таке 21 століття, так, атаки справи все діють. І НАТО все так дивиться, ніякої. Є теж дуже люди, є і поляки, які приїжджають до нас воювати, і німці з різних країн. Як далеко від вас є та база, від міста? Від нас то 10 кілометрів. НАТО тут проводять різні заняття. З охотниками теж і з жовніжами? Так, так. Українськими? Українські і всієї Європи, і американці, і Канада є тут, ну всі. Іля особ згинуло? Ну, фактично було 35, але трохи є звінці, бо є ще ранених дуже люди було. В госпіталях є. Вони на горки блоку, все знімайте, хіба можна? Казали, не можна. Можна. Можна, не треба, не треба. Не вольно здінь робити? То є Сокольники, Львів Сокольники. Тут дуже було поляків, і все те поляку жиє зараз в Польщі коло Вроцлав'я. А там барикади хто збудував? Люди. Ми будували. Люди? З тим написом. А вот, то є молоді, вони всі будували. З тим написом, з тим намітом Coca-Cola і довкола. Так, та, з тим написом. Той наміт. І довкола ворки з піском. Co tu jest? Opony? Opony to jest taki bunkier. Do czego to służy? Bardzo ludzi przyjeżdżało w pierwsze dni i nie mógł znać, kto jedzie. Czy ma automaty, czy ma zbroje w samochodzie i tak. Pilnowaliście, tak? Wozili broń? Byli. Kto to był? To byli ci ludzie, jakie prodali się za pieniądze. Oni jest z Moskali, tam Donieck i jeszcze coś. Prawdziwe Moskali. Їх є мало, але вони є. Зараз всі їздять. О, я приїхав, повідзав вас. Контролюємо, але не стоїть на місці. Вночі ходять. Вночі є ще вінцель. Дуже тяжка ситуація. Дуже тяжка. Ми так спати, утро встаєш, що там.
Вот там в тем строне там есть, ну, Яворів полігон, то ви знаєте. То ще було скорше. А там недавно там є в нас такий завод авіаційний ремонтний. Заклад лотничий ремонтовий. Та-та, і там з Чорноморської корабля, ну, так, вилітіла ракета. Там 5 стояло самолітів, розбило все. І один чоловік був трошки так поранений. І котельню теж все. Котловня, так. І коли це було? Може, 2 чи 3. Дні тому, так? Да, да. А як пані ще чує? Вчора було 6 алармів лотничих. А я не звертаю уваги. Я мам там вдома таку пивницю, що я можу влізти, я там не лізу. То є ще пивниця мого ойця, а мой онець жив, він був виселений операцією «Вісла», Щаничко, коло Сянока. Та, вони всі тут на тій вулиці жили, і в Сукільника теж багато таких людей є. І от та стара була хата, він її пивниця чи застава. Не ховаєш, пані? Ні, я не мам страху, бо я знаю, що вони тут не прийдуть. Co państwo robią tu na chodniku? Widzę szpaler ludzi, tuż przy drodze. Zabito heroja naszego. Że zaginął na wojnie. Z Czerniawy, z Czerniawy. Z rejonu z Czerniawy. Z sąsiedniej wioski. Ale jakiś szczególny żołnierz, oficer? Nie. Prosty. A on już służył, a to tam w Lugańsku był, no i teraz tutaj był. Ну, 20-21, якось так. І тато його теж є там на війні, захищає Україну. Вьоска називається Гостинцеве. Мощіска. Мощіска, а він там далі жиє 13 кілометрів. З Мощіск є ще. А що то є? Річка. Ми його зовні не знали, ми його не знали. А ми є тут тільки з фотографії, з інтернету. Васюта Дмитро. І скільки років? 20. Бо то обці чоловік. Ну, але обці, але то є герой наш. Серце, душа теж болить. Ми його не знали, бо він є зовсім іншого села, з іншого керунку. А ми є тут тільки з фотографії. І то вже другий, який згинув з панства регіону. Так, другий. А третій є ще чого не везли, бо... Не знайшли його. Не знайшли його ще. Єдного то теж везли, ну, з Годинь. Тут мале дітко і жона ще зоставила тут ще його. Тут теж зараз перший тиждень, напевно, везли, правда? Я не знаю, скільки, 25 він мав. Ну, якось так, якось 25 теж нам мав. Так. Ну, теж такі молоді, таким є. Діти теж так? Так, то, діти теж, то всі виходимо, і то ж іднего теж в'їжджали, теж ближче тут, і теж, так, але вночі, то ми теж так всі виходили, і так всі тут стояли. О, і зараз знову. Зустрічаємо воїна. Ну, який загинув на війні. Спіткаємо. Спіткаємо, який умер на війні. Що діти мовлять о війні? Ну, те двоє ще не розуміє, що то таке є. А той старший трошки розуміє, то ще боє. Ніц не мовив, все в собі чима, але ще боє. Бо то є війна, ну, то є щось такого недоброго. Що такого не бачили? Вони такого ще не бачили. Я, наприклад, теж такого не бачила, що то таке є, значить. Але тепер мам страха, боюся, бо... але завжди треба є в'яра велика в Бога, що нас врятує. То пані син, так? Так, то є мої всі троє діти. Танки стріляють, ракети з неба падають, воєнні нападають. Руські. Наші солдати гинуть. Чого ще боїш? Перший день ще сховав під ковдри, як я повідомила, що є, ну, війна, то він ще настрашив. І... накрився ковдру і так з пану з 15 минут не вилазив з ковдри. А іле син малат? 10. Микола. Плакавеш? Плакав чи ні? Ні. Дільний хлопак. Як віле ту осіб, мешканців, чека? Ще, може, там я ще можу, там, що є. Там люди не знали, що його повезли. А коли тут їхалишми, то через 2 кілометри виділишми людей власне при дорозі. Ну, так, люди будуть виходити до самої тої Черняви. Так повіділи з Гостинцева до Черняви, щоб люди стояли, зробили такий ланцюг, як то нас всі мові, щоб вийшли учтити того жовніжа. Як далеко є Чернява? Ну, Чернява, ну, теж, напевно, 18 кілометрів.
taki długi łańcuch? Tak, no będzie wychodu, a tam dalej będzie pole, to tam nikt nie będzie już stojał. Dzisiaj przy niedzieli to każdy stara się wyjść. I wtedy no, to też jak wjeźdźli tego chłopaka, to też wszyscy wychodzili. A czuje pani wojnę tutaj? Czuję, wszędzie to czuć. Jak ludzie uciekali stąd z Ukrainy, gdzie tak ciężko, i do Polski to było bardzo strasznie. Wtedy to było naprawdę. Dzieci wózki, dzieci płaczą, chcą jeść, ludzie nie spali po 3-4 dni. Na piechotę szli 30 kilometrów. Tutaj do 30 kilometrów, do granicy jeszcze 18 kilometrów. Strasznie to wygląda. Ludzie szli nie tylko ze Lwowa. Najpierw, gdzie bomby spadali, to ludzie z Charkowa, z Żytomira, to dojechali do Lwowa, a z Lwowa szli do piechoty. No naprawdę. Dlaczego on pieszo? To wszystko, samochody stojali, masa narodu była. To pewnie 30 kilometrów jak samochody stali w dwa rzędy. Ale jak zabrali ze sobą swoje rzeczy? Co z nimi robili? Po drodze wyrzucali, bo nie dawali rady iść. Jak na wojnie? Jak na podczas wojnie. Drugiej wojny? Ta wojna to jest taka straszna, że nie wiemy, czy ten guzik nie naciśnie ta zaraza i nie będzie nam tu wszystkim. Koniec. Także to strasznie. Ludzie jak szli 4 dni, to gotowali tutaj jedzenie ludzie, wynosili wody, ogrzewanie jakieś, ognie palili po drodze, nocowali w szkołach. W domu tylko karmiliśmy ludzi. Czasami kto przyszedł po wodę, do toalety, no tak, to jak mógł. Cała wieś, nie tylko ta, wszędzie po drodze ludzie pomagali ludziom. Nasza wioska się nazywa Hostyncewo. To, jak po polsku powiedzieć, to jest taka gościowa wieś. Także dziękuję. Jesteśmy takie, no, wszystkie bardzo poruszone tym, że pomagacie nam ze wszystkich stron. Także trzymajmy się. Dziękuję. Tutaj może pan podejść, zobaczyć. Tutaj jedni spali, mieli poduszki, wszystko koce i tam na górę po schodach trzeba iść. No tu spała matka i córka, a tam spali dzieci i synowa na górze. I skąd? No, po Rudenku gdzieś koło Jaworowa. Wiele osób? 10. 5 osób było doby czasu, a 8 dni było drugich 5 osób. Jak pani dała radę? Widzę, że u pani no, się nie przelewa, jest skromnie. I pani no i co, narobiłam głąbków całe rondy, zrobiłam sos, bukaczki miałam. Potem za 2 dni narobiłam znowu tego pirogów z 500, tak żeby było dla wszystkich. Mam swoje ziemniaki, swoją kapustę w beczce kiszoną, mam marchewki, mam różne kompoty, mam ogórki kiszone, wszystko co by kto chciał, ja mam. I razem pomagali lepić te pierogi? No pomagała, no. 500 pierogów? Tak, na 2 dni. To chyba pół dnia panie to robiły. No, może nawet i pół dnia, ale na 2 dni było. I każdy tyle zjadł, ile chciał. Co mówili? No dobrze, dobrze. Co mogli mówić? Ma pani z nimi kontakt? No właśnie, tu jest problem. Pojechali za Wrocław. Ona mówiła, że tam do swojego męża jedzie. Podała mi numer telefonu, ale na ten numer jest fałszywy. Nie zadzwoni za pirona teraz. Jeszcze i dałam 200 zł. Na drogę. Tyle ludzi ukraińskich przyjęty. No posłuchajcie, czy ja źle mówię. Weźmy ten Charków. Jest zniszczony doszczętnie już, tak? Cherson, gdzie ja tam byłam osobiście. Zniszczony. Mikołajów doszczętnie. Panie, do czego wrócą te ludzie, co u nas są? Ale i na pole nie wyjadą zasiać zboża, ziemniaków, bo ich zaraz tam Boruski puszczelą, no. Kaczki. I co? I powiedz pan, co? No będą u nas, bo gdzieś się podzieją.